Dyskusje dotyczące Krajowego Planu Odbudowy podczas kampanii wyborczej zdominowane zostały przez dwa wątki. Pierwszy dotyczył tego, czy fundusze z KPO dla Polski zostaną odblokowane przez Komisję Europejską, a drugi, czy w ogóle tych pieniędzy potrzebujemy. Żywi zainteresowani wiedzieli, że musimy osiągnąć ustalone z Komisją kamienie milowe, wprowadzając innymi ustawy regulujące politykę rynku pracy, w tym proces zatrudniania cudzoziemców z państw nienależących do strefy EURES. Nadresztą trudno się było rozwodzić, skoro środków i tak nie było. Tymczasem w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększeniu Odporności znajdziemy szereg interesujących również dla rynku pracy możliwości. Dziś skupiamy się na polskim odpowiedniku Centres of Vocational Excellence, czyli branżowych centrach umiejętności. Jego biaśnia Komisja Europejska celem owych centrów jest zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji branżowej powiązanej z rynkiem pracy i jego wymogami dla uczniów i osób pracujących. To element systemu edukacji całożyciowej, który ma uwzględniać rozwój regionalny, zachodzące w edukacji i danym sektorze innowacje oraz inteligentne specjalizacje. Z perspektywy Komisji Europejskiej ważne jest, żeby był to system włączający, a zatem otwarty na wszystkich, który będzie przygotowywał jednostki do podejmowania wysokiej jakości zatrudnienia i przyczyniał się do dynamicznego wzrostu gospodarki. Polskie Ministerstwo Edukacji opisuje BCU w następujący sposób. Branżowe Centrum Umiejętności jest nową, publiczną lub niepubliczną jednostką systemu oświaty, zaawansowaną technologicznie placówką kształcenia, szkolenia i egzaminowania o zasięgu ogólnopolskim, wykraczającą poza dotychczasowe tradycyjne modele kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego, prowadzącą działalność w zakresie jednej z dziedzin zawodowych właściwych dla danej branży oraz prowadzącą działalność edukacyjno-szkoleniową wspierającą współpracę szkół, placówek i uczelni z pracodawcami, innowacyjno-rozwojową, upowszechniającą wiedzę i nowe technologie oraz transformację ekologiczną i cyfrową, wspierającą realizację doradztwa zawodowego dla uczniów i aktywizację zawodową studentów, doktorantów i absolwentów studiów. Unikatowy charakter branżowych centrów umiejętności wynika z jednej strony z silnego wyspecjalizowania w danej dziedzinie zawodowej, a z drugiej ze struktury organizacyjnej centrum, którego działalność jest nierozerwalnie związana z ogólnopolską organizacją branżową właściwą dla danej dziedziny. Jak informuje na swojej stronie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, dzięki środkom z KPO powstanie w Polsce 120 branżowych centrów umiejętności. Na ten cel zostanie zaś przeznaczony miliard 429 milionów złotych. Na jedno centrum wypadać będzie od 9 do 13 milionów. Każde BCU będzie miało swoją radę, w skład której wejdą przedstawiciele organizacji branżowych, no właściwie dla danej dziedziny zawodowych, pracodawców, w tym sektora MŚP, regionalnych i lokalnych organów samorządu, czyli Powiatowej i Wojewódzkiej Rady Pracy, organu prowadzącego placówkę, nauczycieli i innych osób prowadzących zajęcia w BCU. Każde branżowe centrum umiejętności będzie miało zasięg ogólnopolski, a swoją działalność statutową będzie prowadziła tylko w jednej konkretnej dziedzinie. Jak objaśnia MEN, kluczowym elementem oferty kształcenia i doskonalenia zawodowego BCU jest nowa, specjalnie zaprojektowana dla centrów forma pozaszkolna kształcenia ustawicznego w postaci branżowego szkolenia zawodowego, rozumianego jako specjalistyczne szkolenie w zakresie jednej dziedziny zawodowej przydatne do wykonywania zawodu oraz kształtujące umiejętności cyfrowe i umiejętności związane z transformacją ekologiczną. W Świętokrzyskim powstają na razie tylko dwa branżowe centra umiejętności. W Staszowie dla Spawalnictwa i w Połańcu dla Energetyki. Pod tym względem należymy na razie do najmniej aktywnych regionów. Zachęcam do zapoznania się z mapą dostępną na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Można tam sprawdzić, gdzie nam przyjdzie kursować po wiedzę. W kolejnym odcinku poruszymy temat płacy minimalnej. Do usłyszenia.